Pan z wami, Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Było to przed Świętem Paschy. Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina jego. By przeszedł z tego świata do ojca, Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, Syna Szymona, by go wydał. Jezus, wiedząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce, Oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie. Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął bywać uczniom nogi, i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do szymona Piotra, on rzekł do niego. Panie, ty chcesz mi umyć nogi. Jezus mu odpowiedział, tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr, nie nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus. Jeśli ci nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, Bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści. Ale nie wszyscy wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem. Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili. Jak ja wam uczyniłem, Oto słowo pańskie. Ten kolejny wieczór naszego życia, naszych dziękczynień Panu, stajemy po raz kolejny na Eucharystii, która jest szczególna, chociaż wiemy, że nie można kategoryz kategoryzować ani wyszczególniać sakramentu Eucharystii. Twierdząc, że jedna jest lepsza, a inna jest gorsza. Ponieważ każda Eucharystia jest taka sama, to znaczy w swej istocie przekazuje to samo i uobecnia to samo, co Chrystus uobecnił w czasie ostatniej wieczerzy. A więc jest sakramentem miłości, który Pan pozostawił nam i który ustanowił w czasie ostatniej wieczerzy, w wieczerniku. Ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sama Eucharystia bez kapłaństwa, bez posługi biskupów, prezbiterów, diakonów byłaby Niepełna, można powiedzieć, nie byłoby jej, bo przecież Eucharystię sprawują kapłani, a więc ci, których wybiera sam Pan, powołuje, wyświęca, konsekruje, namaszcza i posyła. A przecież wiemy, że wybiera. Różnych, wybiera grzeszników, wybiera tych, którzy w mniemaniu tego świata są słabi, ograniczeni, ale wybór Pana jest często dla nas tajemnicą. Tak jak pisał i przypomniał nam o tym święty Jan Paweł II, w swojej książce Dar i Tajemnica, że kapłaństwo było dla niego wielkim darem, a jednocześnie wielką tajemnicą. Że rozumem ludzkim nie da się zgłębić istoty kapłaństwa, ale też nie da się pojąć wyborów, których Bóg Dokonuje poprzez swoją wolę. I dzisiejsza Ewangelia, którą Kościół daje nam zawsze w wielki czwartek na Mszewie Czerzy Pańskiej, przypomina o tej miłości, którą Pan obdarowuje swoich uczniów, swoich apostołów. A z drugiej strony przypomina o wierności, jaką ci, których Pan wybiera, powinni pielęgnować w swojej posłudze, by być wiernymi temu wyborowi, którego tak naprawdę nie sami dokonali, lecz dokonał Pan. Bo święty Jan, ewangelista, napisze, że. To nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Chrystus uczy tej pięknej postawy służby, miłości drugiemu człowiekowi. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna jest ta lekcja, nauka Chrystusa, który do końca umiłował swoich uczniów, i który podczas tej ostatniej wieczerzy uczył ich służenia sobie nawzajem, uczył ich miłości, że pozostawia ich. I że mają służyć sobie nawzajem, umywając sobie nogi, a więc troszcząc się i służąc sobie wzajemnie. Wśród tych apostołów, jak doskonale też zdajemy sobie sprawę, był także ten, który zdradził Chrystusa, był Judasz którego zdrada spowodowała zapewne ból, rozłam i wstrząs dla tych, którzy towarzyszyli, którym On towarzyszył przez tyle lat posługiwania Chrystusa. Ale ta zdrada, tak jak wiele i innych zdrad, w życiu apostołów, choćby w życiu Piotra, który zaparł się Chrystusa, też jest tajemnicą, bo przecież Bóg mógł do tej zdrady nie dopuścić, a jednak plan Pana był właśnie taki, że ta zdrada jest wpisana w historię zbawienia. W kontekście wierności Bogu, ale też i Duchowi Świętemu, za którym się kroczy, jest to zapewne tajemnica, ale i łaska, że człowiek pozostaje wierny łasce sakramentu. Że pozostaje wierny tym przyrzeczeniom, które składał przecież samemu Bogu. W czasie sakramentu święceń, bo nade wszystko przyrzeczenia składane w czasie sakramentu święceń odnosiły się do Boga. Bogu składamy przyrzeczenia posłuszeństwa, wierności i jemu mamy te, to posłuszeństwo i tę wierność. Dochować. Dlatego pięknym świadectwem posługi kapłańskiej dzieli się, jak ufamy, święty papież Benedykt XVI w swojej najnowszej książce. Tylko prawda, którą, której autorem jest jego osobisty sekretarz, Arcybiskup Georg Genswein, który w jednym z fragmentów tej książki przedstawia zapiski Ojca Świętego Benedykta XVI, który będąc jeszcze arcybiskupem Monachium Fryzyngi, miał bardzo krytyczne spojrzenie na funkcjonowanie Kurii Rzymskiej, a szczególnie niektórych dykasterii, tej kurii, które wydawały dziwne dekrety, dziwne postanowienia. Ogólnie jego ocena pracy Kurii była dość, można powiedzieć, ostra, stanowcza. I wytykająca głównie błędy zaniedbania Kurii Rzymskiej. Ale następnie papież Benedykt XVI daje takie świadectwo, że kiedy stał się prefektem kongregacji nauki wiary, a później już samym papieżem Benedyktem XVI, inaczej spojrzał na pracę Kurii. Ponieważ pisze tam, że dostrzegł, jak wiele pracy, wielu kapłanów w tej kuri dokonuje. Jak wiele poświęcenia dokonuje się poprzez posługę wielu kapłanów w kuri, czego świat i zwykli posługujący nie widzą, że wiele przemówień. Arcybiskupów, biskupów pisanych jest przez konkretnych sekretarzy, przez konkretnych kapłanów danej dykasterii. Ale nie mówi tego papież w kontekście zarzucania tego, że biskupi nie piszą sobie sami homili czy przemówień, tylko że wielu kapłanów pracuje dla dobra także i stolicy apostolskiej. Oczywiście, że jest i wiele zaniedbań, wiele spraw trudnych, które zapewne wymagają zmiany, poprawy, nawrócenia. Ale papież daje świadectwo, że kiedy zaczął pracę w tej kuri rzymskiej, dopiero wtedy dostrzegł, że jest, tak, jest także i wiele, bardzo wiele dobra, poświęcenia i trudu. Że wielu kapłanów także i w diecezjach, na parafiach posługuje w sposób ofiarny, posługując sakramentem pokuty pojednania, sakramentem, sakramentem Eucharystii, czy prowadząc różne duszpasterstwa parafialne i tego się nie dostrzega, tego się nie mówi. Bardzo łatwo jest dostrzec to, co jest złe, to, co jest uchybieniem, to, co jest zaniedbaniem, to, co jest grzechem. I trzeba mówić także i o krzywdzie, jaka dzieje się czasem i ze strony sług kościoła. Ale przede wszystkim i nade wszystko należy ogarniać modlitwą. Każdego kapłana, każdego biskupa, szczególnie wtedy, kiedy błądzi i trwa w zatwardziałości swego serca, błądząc. Prosząc o łaskę opamiętania, o łaskę wierności powołaniu, ale przede wszystkim o troskliwe, pasterskie serce. Bo Chrystus dobry pasterz, o miłującym sercu, który do końca umiłował swoich uczniów, właśnie tego wymaga od kapłanów. I o tym często przypominał także i w czasie pielgrzymki do Polski święty Benedykt XVI, że kapłani mają być pasterzami według serca Chrystusowego. Że kapłani nie mają być specjalistami od architektury, budowy, od innych specjalizacji życia świeckiego, ale mają być pasterzami o miłującym sercu, którzy miłują te owce, które dał im Pan. I myślę, że ta lekcja miłości, jakiej też przede wszystkim uczy Chrystus. Jest najtrudniejsza. Jest szczególnym zaproszeniem, powołaniem dla każdego kapłana, biskupa, a nade wszystko dla samego Ojca Świętego, który w danym czasie pełni tę posługę w kościele. By miłować powierzone sobie owce. By troszczyć się o lud powierzony sobie, służąc sobie nawzajem. Nie jest to proste, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym panuje duch rywalizacji, zazdrości, walki o stanowiska, a często i o karierę w kościele, by być prałatem, by być proboszczem, czy jeszcze jakimś infuatem, czy nawet i biskupem. To wszystko dokonuje się z woli Pana Boga za udziałem ludzi. Ale warto również i dziś pochylić się nad tym i poprosić Pana, by Duch Święty przenikał Kościół, by odnawiał Kościół, by w Kościele każdy człowiek, szczególnie ten zagubiony, zraniony, przede wszystkim odnalazł prawdziwych, Pasterzy, pasterzy, którzy będą pasterzami o Bożym Sercu. Ale za tych pasterzy trzeba się modlić, bo wielu z tych pasterzy potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia, napełnienia duchem świętym, ponieważ sami również jako ludzie doświadczyli różnych zranień, słabości. I błądzą często, nawet może nie widząc, że błądzą, dlatego potrzebują także kierowników duchowych. Każdy kapłan potrzebuje kierownika duchowego, regularnej spowiedzi, żeby nie popaść w pychę i pomyśleć, że jest, jest się dla siebie alfą i omegą, bo zawsze trzeba wszystko. Odnosić do Chrystusa. A to jest trudne, bo z reguły jesteśmy egoistami, myślimy o sobie: jak zaspokoić swoje potrzeby, jak zrobić, żeby mi było dobrze, a ofiara kosztuje, że inny będzie miał. Może lepiej patrząc z punktu widzenia ludzkiego, ale to nie znaczy, że ktoś inny będzie miał zawsze gorzej. Żeby pozwolić się prowadzić Panu, pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Ponieważ On wie, co jest dla nas najlepsze, a szczególnie wie, co jest najlepsze dla kapłanów, dla pasterzy kościoła, i tego znowu uczy nas święty papież Benedykt XVI, który po objęciu stolicy Piotrowej dokonywał różnych zmian personalnych wśród kardynałów, prefektów różnych kongregacji, dekasterii, rozeznając, który ma jakie charyzmaty i który do czego się nadaje. Nawet wiedział, który kardynał jest wrażliwy, a który nie którego może mianować prefektem kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, bo sobie z tym poradzi, a którego może mianować substytutem stanu sekret sekretariatu stanu, bo też sobie z tym poradzi, Benedykt XVI przenikał w Duchu Świętym i wiedział, modlił się, jakich zmian dokonywać, jakie kandydatury pasują. Do konkretnych stanowisk. Ale myślę, że to było zapewne poprzedzone wielką modlitwą, rozeznaniem, ale również i wielkim szacunkiem do dzieła poprzednika i o tym też pisze w swej książce jego osobisty sekretarz że rozeznawał, uczył się, pytał, aby nie po, zbyt, zbyt pochopnie nie dokonać wielu zmian. Ponieważ zdawał sobie sprawę, że jego pontyfikat nie będzie długi, ale również zapraszał kardynałów na konsultacje, na rozmowy, wypytując o stan prowadzonych diecezji, o stan Kościoła. To pokazuje, że miał wielki dar przewodniczenia Kościołowi. Tak samo jak święty Jan Paweł II również posiadał wiele charyzmatów, ale wiemy, że każdy papież, każdy prorok, każdy kapłan posiada różne charyzmaty, że nie można dawać podkalka jednego i drugiego, ponieważ Bóg obdarza każdego człowieka innymi charyzmatami. Innymi darami, dla rozwoju kościoła, dla potrzeby dusz pasterskiej. I drodzy bracia, w kapłaństwie warto się uczyć tego, aby nawzajem się wspomagać, nawzajem sobie pomagać. Prosząc, by duch zazdrości nie opanował relacji kapłańskich, braterskich, by nie zniszczył posługi pasterskiej w kościele, nie wprowadził chaosu. Dlatego ta Ewangelia uczy nas, jak służyć, jak posługiwać jako pasterze ludowi Bożemu. Że często Stając w prawdzie i idąc za Chrystusem, będziemy konfrontować się z tym światem, który nie rozumie posługi kapłańskiej, który nie rozumie posługi duszpasterskiej, a często tą posługę duszpasterską podważa, krytykuje. Ale wyborów Chrystusa nie da się podważyć, nie da się skrytykować. Bo jeżeli ktoś wybory Chrystusa wystawia na próbę, to wystawia Chrystusa na próbę. Bo to Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. I o tym również papież Benedykt XVI w swoich pismach na temat refleksji o kapłaństwie pisze, że rozeznawał i wiele czasu poświęcił temu zagadnieniu, które zostało niedokończone na Soborze Watykańskim II, a które dotyczyło posługi kapłańskiej i kapłaństwa jako sakramentu, jako bycia kapłanem. Że to nie jest zwykła posługa duszpasterska, że to jest charyzmat, że przyjmujemy sakrament. I z drugiej strony, że Eucharystia nie jest tylko wieczerzą, ale jest ofiarą krzyża i zmartwychwstania. I dlatego warto, abyśmy pochylali się nad tym, tymi darami, kapłaństwem i Eucharystią. Właśnie w taki sposób, że kapłaństwo jest sakramentem ustanowionym przez Chrystusa dla dobra ludu Bożego, i że nie powinno się po ludzku manewrować tym sakramentem. Nie powinno się po ludzku próbować zmiękczać. Tego sakramentu. Dopuszczając często ludzi nieprzygotowanych do tego sakramentu, a chodziło papieżowi głównie o próby, które dokonywane były podczas Synodu Amazońskiego, o dopuszczaniu do sakramentu kapłaństwa osób żonatych. I nie chodziło papieżowi o posługę szafarzy, ale o Wyświęcaniu na kapłanów żonatych mężczyzn. Dlatego prośmy, aby każdy, kto rozeznaje w kościele swoje miejsca, szczególnie rozeznaje powołanie, przygotowuje się do kapłaństwa, słuchał zawsze ducha świętego. Tego, który najlepiej prowadzi kościół i tego, który daje najpewniejsze. I święte natchnienia, abyśmy rozeznawali w Duchu Świętym i modląc się za kapłanów, pomagali im służyć z miłością ofiarną.